Mamo, mamusiu, nie usychaj, proszę cię. Ale mama już przestała rodzić. Przestała rozumieć świat. Przestała pojmować, co się wokół dzieje. Od czasu do czasu wracała jej świadomość i wtedy próbowałam wyłapać strzępy jej myśli. Mama zaczęła rozmawiać z Panem Bogiem. W jej usychającej wyobraźni Pan Bóg był wielkim, starym drzewem, które skupiało w sobie nas wszystkich. I drzewa owocowe, jak jabłonie, grusze, mirabelki, i drzewa liściaste, jak kasztany, dęby, wierzby, buki, brzozy, klony i drzewa iglaste, sosny, świerki, cisy, wszystkie. Mama nazywała Pana Boga w swoich majakach wielkim drzewem. Powiedz mi, wielkie drzewo, dlaczego my nie jesteśmy tacy jak ludzie? Bo jesteśmy drzewami, odpowiada wielkie drzewo. Jesteśmy inne, różnimy się od ludzi i takie już pozostaniemy do skończenia świata. Tak, każde z nas jest inne, ale rozumiemy się nawzajem. Potrafimy rosnąć, wznosić się ku niebu obok siebie. Jeśli nie wystarcza już ziemi dla sosen i świerków, ustępują miejsca bukom i dębom. Ba, potrafią przekazać swoje soki innym drzewom, nawet jeśli umierają. A ludzie? Ludzie. Każdy człowiek jest inny i tę inność przemienia często w nienawiść. Mamroczy moja mama do wielkiego drzewa. Tak, tak, wzdycha wielkie drzewo. A mama kontynuuje swoje półprzytomne szeptanki. Dlaczego ludzie ludzi odgrodzili murem, skazując swoich braci na głód i cierpienie, skazując ich na śmierć tylko dlatego, że nasi ludzie z Nalewek, Wałowej, Franciszkańskiej, Gęsiej, z Nowolipek, z Niskiej, Żelaznej, Pawiej, Miłej, Krochmalnej i Ogrodowej są inni? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, przecież ty to wszystko stworzyłeś. Dlaczego stworzyłeś ludzi innych niż drzewa? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, co zawinił pan Izaak, że musiał umrzeć na tyfus? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, co zawinił uliczny grajek, że przegania go policjant, bijąc pałką? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, dlaczego pani Rebece zaraz pęknie serce z tęsknoty za Noamkiem? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, dlaczego Dorka ma oczy na zawsze zasnute smutkiem? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, dlaczego podwórko kamienicy pana Friedmana, które było najpiękniejszym podwórkiem w naszym mieście, stało się śmietniskiem, w którym grzebią ludzie, szukając strawy dla wszystkich pustych żołądków? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, dlaczego pana Jana zastrzelili przy bramie na ulicy Żelaznej, gdy chciał przeszmuglować worek kartofli dla swojej rodziny? Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, dlaczego pędzą ludzi na Umschlagplatz? Dlaczego ładują ich do bydlęcych wagonów? Dokąd ich wiozą? Powiedz mi, wielkie drzewo. Wielkie drzewo milczy. Powiedz mi, wielkie drzewo, co ci ludzie są winni innym ludziom, oprócz tego, że są inni? Wielkie drzewo milczy. Tego lata nie urodziłam owoców. Ani jedna mirabelka nie wyrosła na moich gałęziach. Patrzę, jak zganiają tłumy ludzi, prowadzą ich nalewkami w stronę placu Muranowskiego, a potem ulicą Stawki na rampę kolejową i tak, jak mówiła mama w swoich majakach, wsadzają ich do bydlęcych wagonów i gdzieś wywożą. Nie chcę na to wszystko patrzeć, ale przecież muszę patrzeć, to są moi ludzie. O, Dorka idzie w moją stronę. Od pewnego czasu rozmawiam z Dorką, bo Dorka jakby cofnęła się w czasie. Na powrót stała się małą dziewczynką. Niesie podziurawiony, wiklinowy koszyk. Cześć, Dorka. Witaj, odpowiada Dorka. Po co ci koszyk? Pyta mnie śmiało. Chcę pozbierać trochę mirabelek na podróż, odpowiada Dorka, uśmiechając się dziwnie. Nie urodziłam w tym roku owoców. Nie szkodzi, pozbieram je, mówi Dorka z coraz smutniejszym uśmiechem na spierzchniętych ustach i zaczyna wrzucać nieistniejące mirabelki do dziurawego koszyka. A mnie chce się płakać. Co to za podróż? Pytam, ale już po chwili żałuję tego pytania. Wiozą nas nad morze, mówi Dorka z nutą szczęścia w głosie. Pociąg odchodzi z Umschlagplatzu. Dużo już ludzi wyjechało. Mówi się, że prawie 300 tysięcy. Cieszę się, że pojedziemy z Haimem nad morze. Haim nigdy nie widział morza. Podobno Noamek jest w jastarni i buduje zamki z piasku. Będziemy razem z Noamkiem, Rebeką i Joshuą leżeć na plaży i opalać się w słońcu. Milczę, bo mnie dławi we włóknach. Wiem przecież, że pociąg z Umschlagplatzu nie wiezie ludzi nad morze.
tylko do jakiegoś obozu z kolczastymi drutami, z którego już nigdy się nie wraca. Och, nazbierałam sporo mirabelek. Wystarczy na podróż, mówi Dorka, podnosząc pusty, dziurawy kosz. Do zobaczenia po wakacjach. Dorka, poczekaj, krzyczę, ale Dorka znów mnie nie słyszy. Dorka, pożegnaj ode mnie wszystkich. Dorka, Dorka. Mój bezgłośny krzyk roznosi się po nalewkach. Odbija się od poszarzałych futrzasterskich szyldów na Wałowej, od ścian fabryczki strojów karnawałowych braci panów Alfusów, od fasady kamienicy pana Friedmana i wędruje dalej razem z biciem dzwonów kościoła Franciszkanów, a potem wraca w stronę placu Muranowskiego. Stawek i wraz z tłumem płynie na Umschlagplatz. Miesza się z dziwną melodią ulicznego grajka wypływającego ze skrzypiec pana Izaaka. Widzę Dorkę dźwigającą kosz pełen soczystych mirabelek, a przecież w tym roku nic nie urodziłam. Widzę pana Joszuę i panią Rebekę oraz peruki, panią Halinę, która dźwiga w prawej ręce tekturową walizkę, a w lewej dłoni trzyma tomik poezji Słowackiego. Mój krzyk kroczy za panami Alfusami, a potem wszyscy zostają zagonieni do bydlącego wagonu. Pociąg odjeżdża, znika w szarości. Chociaż dzień jest słoneczny, letni i żółty jak moje dzieci, moje mirabelki. Nie widziałam w tłumie Haima, bo Haim postanowił zostać w getcie. Teraz dostrzegam go, jak z jakimś panem idą ku mnie od ulicy Świętojerskiej. Ten pan ma długi płaszcz, choć jest już wiosna i ciepło leje się z nieba. Niedługo będzie Pascha, ale nie wiem, czy ktokolwiek będzie obchodził to święto, bo niewielu ludzi zostało u nas w getcie. Haim kuśtyka w moją stronę, opiera kulę o wyschnięty pień mojej mamy. Patrzy na nią ze smutkiem i tak mi się wydaje, że myśli o Dorce. Może ma wyrzuty sumienia, że nie poszedł z nią na Umschlagplatz. Ale ja wiem, dlaczego nie pojechał bydlęcym wagonem donikąd. Opowiedziała mi o tym lipa rosnąca przed kamienicą pana Friedmana. Haim rozmawiał w nocy ze swoimi rodzicami, panem Joszułą i panią Rebeką, i powiedział im, że chce umrzeć inaczej, chce zginąć z bronią w ręku, jak żołnierz chce zginąć. Tak powiedział. Witaj, Haimie. Witaj, Mordechaju. Ten pan w długim płaszczu nazywa się Mordechaj. Ma ciemne, odważne oczy, jest bardzo przystojny, mimo lekko odstający w uszu. Kiedy to się zacznie? Pyta Haim. Dzień przed świętym Paschy. Pan Mordechaj spogląda na kulę opartą o uschnięty pień mojej mamy, zerka na ramię Haima, który również upiera się o mamę, zerka na jedną nogę Haima i pyta, dasz radę? Urwało mi jedną nogę, ale nie urwało wściekłości i odwagi. Jestem żołnierzem, Mordechaj. Jednonogim żołnierzem. Pan Mordechaj wzdycha, nie dowierzając słowom Haima. Ale wbrew temu niedowierzaniu, szybkim ruchem wyjmuje spod płaszcza jakiś metalowy przedmiot. Wiem, co to jest. Widziałam takie pistolety maszynowe na ramionach okupantów. Potem ten metalowy przedmiot znika pod płaszczem Haima. Bo Haim też dziś założył wyświechtany, podarty płaszcz, chociaż jest ciepło. Jest wiosna i już za chwilę będzie święto Paschy. O świcie obudził mnie potworny hurkot. Okupanci wkroczyli do nas z dwóch kierunków, nalewkami od skrzyżowania ulicy Gęsiej i Zamenhofa. Haim zginął trzeciego dnia z bronią w ręku, broniąc manufaktury strojów karnawałowych. Walki trwały do maja. Pan Mordechaj i wielu, wielu powstańców zginęło w bunkrze na ulicy Miłej 18. Moja mama zamieniła się w płomień. Nalewki, cała nasza dzielnica legły w gruzach. Od horyzontu po horyzont nie widzę nic oprócz spalonych cegieł. Ja przeżyłam, choć nikt na nalewkach nie przeżył.